Hello? Dzień dobry. Co, a ty spać nie możesz po nocach? Pomysł mi chodził po głowie od momentu, kiedy zacząłem biegać długie dystanse, czyli no takie ultra powyżej 40 km. Początkowo zamysł był taki, żeby zrobić trasę właśnie tutaj ze Śnieżnika do Sobótki. W pierwszej edycji brałem udział tylko ja, ponieważ nikt się nie zdecydował na to, żeby pobiec ze mną, ale następnego roku już było chyba 14 osób pojawiło się na starcie tutaj w schronisku na Śnieżniku. Nazwa nie ma nic wspólnego z kretem. Jak założyliśmy klub, to nasz webmaster zachęcał nas bardzo gorąco do tego, żebyśmy jakieś relacje, zdjęcia z naszych biegów, wyjazdów wrzucali na stronę internetową. Więc jeden z naszych kolegów nie miał czasu i puścił maila, w tytule napisał bieg kreta. To zaczęliśmy szukać po internecie, gdzie, kiedy odbył się bieg kreta, żeby napisać coś o nim. No i się wtedy okazało, że ten bieg nie istnieje. Który przysłał zdjęcia, był na Krecie, brał udział w biegu na Krecie i napisał bieg kreta. A jak padła propozycja, żebyśmy zrobili z kreta trójkąt idiotyczny, to co sobie pomyślałeś w pierwszej chwili? Po pierwsze, że sam tego nie udźwignę. I no, naprawdę będzie potrzebna wielka pomoc, żeby coś takiego zorganizować. No, szczerze mówiąc, to tak do końca w ogóle nie wierzyłem, że ktokolwiek się zgłosi na tak długi dystans. I nawet jak już widziałem w zapisach, że te osoby się pojawiają, no to tak troszeczkę z przymrużeniem oka to traktowałem. Myślę, nie, dużo osób się wysypuje w międzyczasie, raczej się nie zdecydują. To takie pierwsze jak gdyby odczucia moje były. Nie byłem zwolennikiem tego dystansu. Mi się wydawał ten bieg bardzo abstrakcyjny i w ogóle nie do zrealizowania, szczególnie dlatego, że pojawił się Krystian Ogły, który ma bardzo duże doświadczenie, no i twierdził, że o tej porze roku jest to nie do zrobienia. O trójkącie sudeckim to ja usłyszałem, jak miałem lat może 12. I wtedy jeszcze o bieganiu ultra w Polsce nikt nie słyszał, a w ogóle o bieganiu górach to też to było coś takiego nienaturalnego, no przecież można sobie kostkę skręcić, bez sensu. Mój brat był na geologii, jego przyszła żona należała do SKPS-u, tak? Czyli Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich. W Kółku Przewodników Sudeckich we Wrocławiu powstała taka idea turystyki idiotycznej. To była idea wędrowania przez góry bez snu. No i on wspomniał, że jest coś takiego jak trasy idiotyczne, przejścia idiotyczne,
I właśnie jednym z takich pomysłów przejść idiotycznych to był ten trójkąt właśnie sudecki. Od pomysłu szybko przeszło do realizacji, czyli otworzyły się jakby dwie furtki. Jedna to organizacja biegu Kreta klasycznego, 148 km, a druga opcja to bieg hardcore na dystansie 378 km, czyli trójkąt sudecki, zwany trójkątem idiotycznym. My nawiązaliśmy do tego, ponieważ oni kilkukrotnie udało im się przejść takie pojedyncze boki trójkąta, natomiast nigdy żaden z nich nie był w stanie zrobić całego trójkąta jednocześnie, ponieważ no, dla piechura 377 w naszym przypadku, gdyby iść taką trasą optymalną to jakieś 330 km, to było bez snu było niemożliwe. My naszym zawodnikom spać pozwalamy, ale zrobiliśmy im limit inny. Mają na to 100 godzin. I to jest ich wybór. Czy wolą spać, czy wolą biec, czy wolą iść. Powoli pojawiali się śmiałkowie, którzy chcieli podjąć się tego wyzwania. Jednym z nich był właśnie członek naszego zarządu, czyli Grzesiu Krupak. No był taki moment na zebraniu zarządu, kiedy zadaliście pytanie Grzegorzowi, czy on chce się tego podjąć, czy chce pobiec, czy chce spróbować, pomimo tego, że są trudne warunki na Śnieżce i tak dalej. I wydawało mi się, że on wtedy zareaguje tak, że no faktycznie trzeba to sobie odpuścić w tym roku, może w przyszłym, może trzeba się lepiej przygotować. A on powiedział, no tak, chcę to zrobić. No tak, ja jako współorganizator przyznam się, że widząc, że zapisy na hardcora trochę nie idą, postanowiłem się tam wpisać, żeby sprowokować trochę znajomych. Myślałem, że potem po cichu się z tego po prostu wypiszę. No, natomiast jak na zebraniu padło, Grzesiek, ale ty jesteś zapisany, to tak na serio? No to nie chciałem sobie robić błazna i powiedziałem, oczywiście. I trzeba było wypić potem to piwo. Bieg znalazłem przypadkiem w internecie. Przygotowań specjalnych nie robiłem. To właściwie przygotowuję się cały czas. Cały czas jest jakaś okazja, także jakoś szczególnie nie przygotowywałem się do tego biegu. Zobaczymy, jak pójdzie. Może będę mógł coś powiedzieć za 3 dni. Ja się nie przygotowywałem, ja jestem gotowy od urodzenia w ogóle. No co, no zimę mam przebieganą, chociaż taką trochę chorowitą tą zimę miałem. Wyzdrowiałem tydzień temu, więc jak już się... To jest właśnie ten problem, że człowiek się zapisze na coś pół roku wcześniej, a potem jakoś nie bardzo się układa ten plan treningowy. Pięknie. Zestaw mapek, ponieważ tu szlaki są jakby trakiem zamazane, to tu masz mniej więcej pokazane, jaki kolor dla orientacji. Myśmy chcieli tylko przedłużyć Kreta, żeby Kret się kończył na Ślęży w Sobótce, żeby był jednym z biegów ślężańskich. Natomiast Radek odgrzebał gdzieś tą ideę pokonania trójkąta sudeckiego. Ja w to w ogóle nie wierzę, że to się da pokonać. No. Znaczy ja znam ludzi, którzy to potrafią pokonać. Ja do nich chyba nie należę, ale będę się starał dotrzeć jak najdalej. Także zaczynają z Sobótki, wchodzą na Ślęże dzisiaj. Jutro będzie atak na Śnieżkę. Na Śnieżce jest w tej chwili ponad 1,5 metra śniegu, takiego z lodem. Od Przełęczy Okraj będą mieli już takie typowo zimowe warunki. Jeżeli to przeżyją, kolejny dzień przez czeskie góry stołowe wejdą na Śnieżnik. Na Śnieżniku będą mieli 240 km. Tam dołączą do biegaczy Kreta, który wystartuje z Kletna w piątek i będą mieli ostatnie 150 do pokonania przez Wielką Sowę i Ślęże. Jeżeli tutaj w niedzielę zjawią się chociaż jeden, no to będzie historia. Coś, czego nikt wcześniej nie zrobił.
zaczęła się cała długa historia. Począwszy od wbiegnięcia na ślęże o godzinie 16, startując razem z wszystkimi zawodnikami, aż do poniedziałku o 9 rano. Ten czas od środy do poniedziałku był strasznie intensywny i odnoszę wrażenie, jakby minęły dosłownie 2 tygodnie życia. W ciągu tych kilku dni spałem dosłownie kilka godzin, bo cały czas była akcja, cały czas było śledzenie kropek i staranie się, żeby jak najbardziej pomóc osobom, które są na trasie. Ci Świdniczanie, którzy biegli z nami przez Świdnicę, oni byli chyba w ogóle tacy rozczarowani tym tempem, kurczę. Tak oczekiwali, że będziemy truć przez tą Świdnicę. Ale tak mam wrażenie, że ta dwójka, która mnie przeprowadzała przez całą Świdnicę, nie musieliśmy się skupiać, bo tam nie było szlaku na tych uliczkach. Także wielka chwała im za to. Widząc mnie, jak tam ciężko dyszę, byli przekonani, że co ten człowiek tu w ogóle robi, na co on się porwał. On do Wałbrzycha nie dobiegnie. Tak się czułem. Także początek normalnie był chyba właśnie najtrudniejszy. Ta pierwsza setka była najtrudniejsza potem. No Jacek to super facet, ja go wcześniej nie znałem, dopiero tylko mi Radek nakreślił parę jego cech, że to super gwiazda i naprawdę osoba taka, orkiestra. I rzeczywiście tak się stało, jak przyjechałem na miejsce, zobaczyłem faceta, który z samochodu wyjmuje sprzęt, mikrofon, głośniki, wyjął flagi klubu ze Świdnicy i zrobił takie show. Lucja nagle siedział taki smutny na schodach i podszedłem zapytać się, co się dzieje. Okazało się, że nie może znaleźć plecaków. No i wgrzebałem się w ten samochód, zacząłem szukać i rzeczywiście okazało się, że nie dogadali się chłopaki na gazowni i nie spakowane były te plecaki. I Lucjan taki był dosyć taki zbity z tropu, no ale obiecałem, że to załatwię, więc szybki telefon do Przemka i Przemek w tej swojej pandzie zasuwał do Świdnicy jak najszybciej na drugim biegu po to, żeby przywieźć Lucjanowi te plecaki, no i się udało. Potrzebujesz? Z busa? Jacek, to jest jakieś zdjęcie.
Ja cię do sztabna poprowadzę na ślepę, tam mam klientów. No to ja za tobą. Stanisław ma swoje tempo, ma swój system działania, jest totalnym minimalistą. Niezłą musztrę mi zrobił. Jedyny w swoim rodzaju. Nie wiem, ile przespał w ciągu tych kilku dni, ale mało. Mam wrażenie, że on po prostu biegnie, jak się zmęczy, to położy się na szczółce i pobudzi się za 23 do 2 godziny i pobiegnie dalej. Taki ty. Lecieliśmy w sumie w trójkę. Darek nam uciekał, bo właściwie jeszcze tutaj szczytną robiliśmy razem, potem Darek uciekł. No i tak wydawało się, że jest normalne, że nas zostawił, poleciał. Ale pogubił się tam przy tym jeziorku Daisy i się okazało, że do Wałbrzycha dolecieliśmy piersi z Baszakiem. I tam nas Darek dopiero dogonił, więc cały Wałbrzych przelecieliśmy razem z Darkiem. To mamy wyciągnięte, trzy razem przybiegli. No, zacyżeście sobie gadają jeszcze. Czołem, czołem, brawo. Tak, tak. Jesteśmy w Sztabnie, a ten. Co? Tak, ma trójkę. Jak się czujesz? No i bardzo fajnie. Coś potrzebujesz? Jutro będzie mi cieplutko. 20 stopni będzie. Muszę ty. Po czym Darek dał drapaka na hełmiec. No i zrobiliśmy ten mozolny hełmiec. Boże, kto to wymyślił, żeby najstrąbszym podejściem wchodzić na ten hełmiec? I ten mniszek. No i jesteśmy na mniszku. Ktoś nas goni. Okazało się, że Darek pobłądził. I znowu za hełmcem jesteśmy przed nim. Gdzieś na mniszku widziałem za plecami jego czołówkę, ale doszedł nas dopiero w Czarnym Borze. I ten kawałeczek z Czarnego Boru do Kamiennej Góry zrobiliśmy razem. A i jakoś tak nie lubię asfaltów, to przebieganie przez tą całą Kamienną Górę mnie tak zmęczyło. Ty sam widziałeś. No, i trochę właściwie przypłaciłem te pierwsze 80 km do tej Kamiennej Góry. To się okazało właściwie taktyką bez sensu, taka gonitwa. Bo każdy potem musiał gdzieś tam odpocząć. I tuż przed przełęczą pod Sulimą, tak wchodzi się na okraj już z Rudowia Nowickich, się okazało, że Paweł, który sobie taktycznie maszerował z samego tyłu, wyprzedził wszystkich, którzy się wypruli. I właściwie do Darka mu brakowało tam już 20 minut. Ale też go zmorzyło. I zanim wszedł na okraj, to musiał się też położyć i pospać. Chodź, chodź, jajecznica już czeka. Z 6 jaj. Jak wrażenia? A, jakoś się dłużyło to podejście. Już mi się zegarek rozładował, bo kabla zapomniałem, ale jakoś idę. Jakie plany na Śnieżkę? Co teraz? Odpoczynek czy od razu w górę? Chwila odpoczynku. A później po powrocie jakieś spanko? Chyba tak, mi się przydało. Dobra. Tam komara przyciąłem po drodze. Na szlaku? Tak, widziałem, że Grzesiu mnie tam łyknął. Aha. Z ludzkiem, kątem oka. Nie, taką fajną wiatę znalazłem, słoneczko świeciło. To tak przyjemnie, taka 15 minut drzemeczka się przytrafiło. A ogólne samopoczucie? Dobrze. Na początku wydawało mi się, że Paweł będzie miał problemy, żeby skończyć ten bieg, ale zaskakujące było to, że
On poruszał się bardzo powoli, ale miał swoją taktykę. Właśnie nie gonił tempa, był opanowany, spokojny, przygotował się dobrze do tej trasy, czyli znał topografię. Robili rekonesans ze swoim znajomym, oprócz tego miał GPS-a i dobrze wiedział, jak się poruszać, czyli świetnie przygotował się do tego startu pod względem logistycznym, jak i też rzeczy, które będą mu potrzebne, bo przychodził na punkt i po prostu wiedział, że potrzebuje wodę, izo, trzy żele, załóżmy jakiegoś banana i po prostu gnał dalej. Gdzie ten worek jest zielony? Tutaj jest. Dobra. Tutaj takie stanowisko małe zrobiłem. Dobra. To tak będziecie na kupie, nie? A tak byście mieli wszystko spokojnie do złożenia. No, niesamowite to było. Jak już dotarliśmy na ten okraj i te wyjścia nasze, przygotowywania się do wyjścia na Śnieżkę, to przypominały jakieś atakowanie szczytu Mount Everestu z czwartego obozu. Jak mówicie, schodnie do poręczy? Tak. Po pierwsze, że można się nogi zapadać do kolana. Takie koszty. Dobra, to kto już gotowy? Dobra, wychodź. Następny. Jak relikwia? No to lepiej ją założyć teraz. Czyli co, wodę ci dolać? Do tej kawy? Lesiak? Taką małą? Nie, nie będę. Dobra, to ktoś kawę chce? Nie, dziękuję. Które te baterie są dobre, które są złe, ale to nic. Jak podchodziłem już pod sam szczyt, to Darek wracał. I w momencie, kiedy się mijaliśmy, to Tomek taki, Tomek Baszak taki przeszczęśliwy z tej Śnieżki zbiegł, wyprzedzał Darka. No i krzyczał, no nie powiem co krzyczał, ale że jest. Tak mamy dzisiaj na trasie. Powiem tylko, że dla takich chwil warto żyć. Jak wrażenia na Śnieżce? No, jest zgodnie. Jest zgodnie. Wiaterek wieje. Trudno utrzymać równowagę. I no było co robić. Było co robić. Sponiewierało, naprawdę. Z czym największy problem? Miękki śnieg. Nogi się zapadają i wiatr. Bo naprawdę mocno wieje. Naprawdę. Jaki plan na najbliższe godziny? Coś zjeść, zdrzemnąć się, ogarnąć i dalej napierać. Wreszcie grupa, powrót ze Śnieżki. Gratulacje! No to jak było na Śnieżce? Ekscytujące!
To jeszcze raz może wejdziesz? Bardzo chętnie. Tylko bój sobie nie da. Takie treningi robić, przyjeżdżać tutaj i w tym głębokim śniegu, gdzie kolana się wykoślawiają, szu, na szczyt wysiąść ducha. Jeszcze mi szumi w uszach. Humoraj dopisuje. Jaki plan teraz? Śpimy? Chyba tak. No, żona kazała, żebyśmy spali. Właśnie nie ma co wygłupić. Dobrze, dobrze. No, teraz... No nie tyle, ale... Stówka, wie... Tam na szczycie to... No to normalnie też tak pod to zacznie. Bolą ci nogi w ogóle? No wiesz co, one nie stać lat, tylko to odciski, więc troszeczkę do mnie mówią. Może weź obę, no zabieram. Weź normalnie założyć. Normalnie, trzeba pozaciągnąć się, nie robisz tak, tego nie naciągniesz. No to ciągnij. Owa, i teraz dobra. Ale ja bym chciała tak dużo przystępne przekroczyć od razu. Masz mi coś, to herbaty na nas poproszę. Planują ognisko, nie trzeba się zatrzymać. Tak, chrubaska będzie. O, proszę bardzo, chcę póki poleca. Trafiłeś na tą najbardziej wypasioną. Twoje ręce, jesteś pierwszy, więc możesz wybierać. I jeszcze masz ciepło? Cała za siebie. No nie, no cały, nie wiem. Mam ich całą masę. Czekaj, tutaj się położę, żebyś miał. Cały dzień piękny. Mam wrażenie, że już to Chełmsko też jakoś wielce nie zmieniło i miałem wrażenie, że te momenty dalej, już ta Polanica i tak dalej, to był ten taki już trudny moment. Za tobą ryżatka, klasyczna, jeszcze zakurzona. No to Tomek Baszak wyglądał tak samo, bo mina ta sama. Taka, więc nie dało się stwierdzić, czy on jest zmęczony, czy go nogi bolą, czy coś, no także szacun Tomek naprawdę. Lucjan, który przychodził, praktycznie przepraszał mnie za to, że on tam jest, kiedy mu pomagałem, Darek, Paweł, Grzesiu i tak dalej, no to wszystkie osoby, które, czy pan Stasiu, który krzyczał na mnie, dlaczego chyba to nie jest pod korek, teraz już wiem, panie Stanisławie, że trzeba. Te osoby, nie, oni byli bardzo rzeźcy cały czas, tak jakby miałem wrażenie, że z takiego niedoświadczenia mojego, że myślałem, że będą gorzej wyglądać, twarze będą powyginane, oni będą kuśtykać. Czy się okazało, że normalnie wbiegają i mówią, część 6 piąteczka, coś tam się na 15 minut położyły niektóre osoby i posiliły się i poleciały dalej. O, tu będzie światło. Ty powiesz. Tam wieje, wiesz? Powiem ci, tutaj jest lepiej. Mówiłam ci, że tu jest lepiej. Za tu? To nic nie dało. Nie wydało. Odrobinę. A my nie mogliśmy znaleźć lampy. Jak tam? Okej, okay, teraz na podejście trochę się śpiące zrobiłem. Dobra, słuchaj, mamy tak. Ryż z jabłkami, kiełbaskę na ciepło. Ryż. Kiełbaskę. No, ale zmiana, nie powinien być więcej tempu.
Tu jest. Tu jest wąskie sedlo już. Tak? Aha, tak. Bo mi się wydawało, że jeszcze zielonym szlakiem powinienem na końcu. Tu nie, od złej, z lewej strony wszedłeś, powinieneś tą drogą przyjść zielonym. Aha. Ale trafiłeś tak. Chcesz tu usiąść, czy samochodzie w środku? No, możesz tam chodzić. Tak, dobra, to jest ciekawe. On się tam nie odbije. No, ale przyspieszyłeś ten fragment, bo nawet chłopaki mówili, że dużo szybciej. I że... Bo tak w tym Chełmsku to tak średnio wyglądałeś, a teraz widzę, że już lepiej. No tutaj właściwie skonserwowałem, bo w takie podejścia mi to biec, mi to iść. A nogi jak? Czujesz, czy? Czuję. Czujesz. Co, kiedy następne spanie? Nie wiem, ale teraz bym tak na 10-15 minut zamknął oczy. To mogę, może mogę cię zamknąć w samochodzie i sobie no, możesz tutaj rozmawiać. Dobra. Dobra, okej. Okay. Dobrze jest. To Tomek, jakie plany? I teraz możesz zgasić troszeczkę. Jakie plany? No, na najbliższe. Jaka strategia? Strategia uległa weryfikacji. Pokaż weryfikację. Przód. Tył. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. Będziemy próbować. Oliwia, będziesz próbować? Tak. Ja spodziewałem się, że Tomek będzie Darka gonił do końca i pewnie tak by było, gdyby nie ta noga. I tak naprawdę to był mój taki cichy faworyt i trzymałem mocno za niego kciuki, bo Ewa dawała naprawdę super support i uśmialiśmy się z Ewą tam cały czas stając i czekając na Tomka. Natomiast szkoda, że tak się stało, natomiast wiem, że Tomek nie odpuści. To jest taki charakter twardziela, że on wróci z podwójną siłą i przypuszczam, że kolejnego kreta hardcore położy na łopatki. Tomuś był świetnie przygotowany, miał swój support, jeździła z nim żona, z którą też spędzałem czas, byliśmy na tych samych punktach. Tomuś miał się świetnie, cały czas przemieszczał się systematycznie, pokonywał odcinki bardzo szybko. Miał opanowane wszystko do perfekcji. Spanie, jedzenie, ale niestety na chońskim siedle musiał zrezygnować ze względu na pęcherze, które mu się zrobiły na stopie. I nawet próba regeneracji tej usterki no, nie powiodła się. Polańca Zdrój, 191 kilometr, 9:30 i czekamy na Darka, który przybędzie z zielonym szlakiem. Jelanko już czeka, miejscowe pączki, bułeczka, herbatka i super słoneczna pogoda. Jestem pełen podziwu dla Darka, bo był faworytem. Ciążyła na nim presja, musiał tej presji podołać i to jest duża odpowiedzialność, nie? Wytrzymać, no przecież mega ilość godzin. Ja nie pamiętam, kiedy myśmy z domu wyszli w tą trasę. No także, że trzeba mieć psychikę, żeby tak ciągnąć, kurczę. Znam kilka takich osób i... No i dołączył do grona takich osób Darek, kurczę, no nie znamy się tak osobiście na trasie. Na trasie się właściwie mało odzywał. Tak, co świadczy o tym, jaki był skupiony na tym swoim planie. Każdy miał jakąś specyfikę. Darek był bardzo skromny, spokojny, cichy. Jak pojawiliśmy się na starcie, no to on sobie siedział, myślał, zastanawiał się, był bardzo spokojny.
a później po prostu pokazał, na co go stać. Pełne zacięcie, mała ilość snu, ciągła, intensywna praca na trasie, ale do końca spokojny, opanowany, zdeterminowany, wiedział, że chce to skończyć i ciągle przemieszczał się do przodu. Przed Polanicą była jeszcze Pasterka. Ty już byłeś daleko przed nami. Byłeś już w Bystrzycy Kłodzkiej, a my byliśmy dopiero w Pasterce. A my gryźliśmy się razem z Mariuszem i Tomkiem. Tak. Gryźliśmy się, co im powiedzieć. Wiedzieliśmy, że są już 7 godzin po limicie i musimy ich po prostu opuścić, bo umawialiśmy się, że do piątku po południu im towarzyszymy, a później po prostu zostają na własną rękę. No i po tych dylematach zdzwoniłem się właśnie z Radkiem i ustaliliśmy, że spotkamy się w Polanicy i ustalimy sztywno, jaką podejmujemy decyzję. Mogę wylać? Nie pogniewać się? Za gorąco? Nie wyleję. To dolejemy wodę. Nie, bo chcę już lecieć, wiesz? Tak. I podwyższenie, wiesz? To jest, niech pan powie, jaki ma pan plan na najbliższy czas. Nie wiem. W trakcie drogi się zdecyduję. Zobaczę. Ale nie wiem, bo ja jak się wkurwię, to wiesz, jestem nakręcony. Wtedy zapierdala. To tak od początku chciałabym. U mnie właśnie tak nie jest. Już się wkurwiłem tam, bo wiesz, poszłem zamiast na PKS, na PKFP. Nie, PKS, no. Ja bym się przybiegnę w limicie, to chuj, ale... No ale jak tam pola za limitem pół godziny, to też tam nikt mi głowy nie urwie, nie? Mogę tu położyć? Tak. Wrażenia bardzo pozytywne, super bieg, super trasa, a to będzie dalej się okaże. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. Tak? Ja jestem optymistą, tak jak mi się robi dobrze. A jak nie będzie, to trzeba będzie zejść. Tyle do mety. Gdzie takie jelenie sprzedają? To się trzeba nachodzić. Ile? 170 km dopiero go znalazł. Przypadkiem. Panie, za takim czymś to się trzeba naprawdę dobrze nachodzić. Ale historia jest właśnie o tyle ciekawa, że pisaliśmy sobie z Klaudią SMS-y. Znaczy wpadł SMS od Klaudii, zacząłem odpisywać i zszedłem ze szlaku. I wszedłem w ścieżkę jeleń. I po jakichś tam 50 metrach Paweł z tyłu mówi, że to chyba nie jest szlak. Na co ja mówię, no faktycznie, to wygląda na ścieżkę jeleni. Rozejrzałem się dookoła i mówię, to jest takie miejsce, w którym się szuka zrzutów poroża. Odwróciłem się i pod moimi nogami leżą. Także gdyby mi Klaudia nie przysłała SMS-a w tej sekundzie, nie odpisałbym na niego od razu, to bym tego nie znalazł, bo zboczyłem po prostu z trasy i on tam na mnie czekał. Powiedz, jak wrażenia? Nie, no fajne przeżycie. Takie. No w pewnym momencie my się zdecydowaliśmy, że nie będziemy lecieć na złamanie, tylko zrobiliśmy z tego adventure. No i super support. Do tej pory niczego nam nie brakowało. No.
Także Tomka ściągnąłem, se nie pobiegał. Spokojnie. Ale będziemy... Odbijemy. Co, decyzja już jest? Wiesz co, jeszcze z dwie minuty się zastanowię, ale chyba nic z tym nie zrobię. Coś tam głębiej siedzi i chyba nie tym razem. Czyli 190. Jeden. Najlepsze jest to, że zero problemu z biodrami, zero z czwórkami, łydkami. Nie mam odcisków, nic. A po prostu jest jakiś taki styl, że... Cały czas jeszcze tam widnią. Nie wiem, o co chodzi, nie? A to jest najgorsze, bo jak tam czwóreczka ciągnie czy coś, to rolerek... Wiesz, poszedłeś całą moc, rzuciłeś na prawą nogę. Bo chroniłeś lewą. Możesz. Przez tą kostkę, którą podwichnąłeś. Wiesz, i podświadomie. Może. Wszystko szło na prawo. To chyba nie jest. No i w tej Polanicy to był taki przełomowy moment, bo chłopaki stwierdzili, że idą dalej i nie obchodzą ich limity, że świetnie im się spędza czas w górach. No i trzeba było ich zostawić. I wtedy też było to takim dość mocnym przeżyciem, że już nie mogę im pomóc, że muszę ich zostawić. I... No nie jest to łatwe, no, po spędzeniu czasu od tych kilku dni i w pełnym wsparciu, nieprzespanych nocach, zostawienie ich samych na trasie było bardzo trudne. No jak nas zostawiliście, zostaliśmy bezradni, nie mieliśmy gdzie spać, bo busik z materacykiem odjechał, trzeba było pójść do schroniska, schronisko okazało się masakrą, bo na mapie wyglądało, że to jest 8 km, ale nie było ujęte, ile to jest w pionie i jakie strome to jest zejście dla tej mojej kostki napchniętej. Jeszcze jak weszliśmy do Spalonej, na samym dole wsi, która ma, nie wiem, 4-5 km, to schronisko okazało się, że jest na samiutkiej górze. No, ale... No i nasze rzeczy samochodem zawiózł już do schroniska Tomek, przyjaciel Pawła, który został naszym supportem wspaniałym. No i zawiózł je tam dzień wcześniej. I rano miał na nas czekać w Międzygórzu, nie zdążył. Jak się obudziliśmy rano, to tak napieprzaliśmy przez tą Bystrzycę i przez te pole w stronę Śnieżnika, że musieliśmy potem pod Śnieżnikiem, znaczy jeszcze nie pod Śnieżnikiem, tam gdzie ten kościółek, tej igliczny, czekać, żeby Tomek zdążył nam przywieźć wodę do bidonów. Darek, no to jest w ogóle taki gościu, że jakbym go minął na ulicy i ktoś by się zapytał mnie, opisz mi tego gościa, który mi przed chwilą minął, to ja bym nie wiedział, jak go opisać. I bardzo mi zaimponowało to, że w pewnym momencie zauważyłem w tych punktach, że on jest super poukładany i że naprawdę on wie, co robi. Przyjeżdżał, siadał, wcinał coś, organizował się, pyk i leciał dalej. Także naprawdę jak Terminator. Mówił, że mocno zmarzł na Śnieżniku. Nie zazdrościłem mu. Znaczy wyglądał dobrze, naprawdę wyglądał świetnie jak na zrobienie ponad 200 km, a z drugiej strony było widać ogromne zmęczenie, kurczę, naprawdę. Siedział w schronisku pod Śnieżnikiem i było widać już, że kurczę, no, że naprawdę ma sporo, kurde, w nogach i w głowie już. Także jestem pod niesamowitym wrażeniem, że on cały czas biegnie i się mieści w limitach, bo to jest, kurczę, to jest chyba najdłuższy bieg w Polsce, nie słyszałem. Nawet Beskid Challenge tylko 305 jest, także szapoba. I no, jak przybiegł do nas do lądka, to był taki cały rozdygotany. Nie mógł się opanować. Myśmy go wsadzili do samochodu, nagrzaliśmy samochód, zrobiliśmy tam, nie wiem, chyba z 40 stopni w tym samochodzie, żeby chwilę posiedział i się ogrzał, ale nawet chyba miał koc na siebie narzucony. Cały czas po prostu miał taką telepawkę, której no to było silniejsze od niego. Nie mógł tego opanować. Jak padłem w tym schronisku w Spalonej, no się wybudziłem, chwilę po tym jak się wybudziłem, moja telepatycznie skontaktowana żona od razu zadzwoniła i tak jakby nigdy nic, bez żadnej litości, bez żadnej troskliwości. Czemu twój punkcik stoi? Wstawaj i zasuwaj na trasę! Na co ja takim zaspanym głosem,
Ja jeszcze nie wiem, czy ja żyję i czy ja mam nogi. Ale poczekaj, sprawdzę. Ściągam kołdrę. Patrzę na te nogi. Przez 108 godzin snu ta opuchlizna zeszła. Ruszam tym stawem skokowym, noga pracuje. No i postanowiliśmy z Pawłem, że trzeba dać trochę takiego zdrowego biegackiego ruchu tym stawom, a że ze spalonej do Bystrzycy było z górki. Tak rozpoczęliśmy to, tak właściwie ciągnęliśmy do samego śnieżnika. No i później mieliśmy nawet dwa supporty, bo dogoniliśmy Ludzka, który nie dał się namówić na schronisko. Pożegnaliśmy się już, że pewnie się już nie zobaczymy, bo przecież on nie jest stąd. I zbiegamy ze śnieżnika. Już tam z Przełęczy Puszczyna sobie asfalcikiem zbiegamy. A tu idzie taki bidul po całej nocy. Jak go zobaczyłem, to była wielka radość. Rzuciłem mu się w ramiona. Przyjechała Ola właśnie, która go supportowała tam na Przełęczy Puszczyna. I tam też przyjechał Tomek. No i mieliśmy wypas. Mieliśmy dwa samochody wspaniałych supporterów. Ola jest ultraską. Jak usłyszałem, to nie byłem godny być obsługiwany przez kogoś takiego. No doskonale wszystko wiedziała. Mamy Darka, który przekroczył 300 km. Jesteśmy właśnie w Bardzie. Jak tam się czujesz? No, jak na te okoliczności, to nawet super. Trzymamy wszyscy kciuki i kontynuujemy. Już było dużo bliżej do mety. W związku z tym, widząc, że stan Darka nie pogorszył się, w zasadzie no, jest konstans, cały czas jak gdyby w podobnej formie, no to nabrałem przekonania, że kurczę, ten facet może to zrobić. Psychicznie widać było, że nie tylko fizycznie, ale psychicznie Darek jest bardzo zmęczony. I myślę, że to był taki moment, kiedy jemu też to było strasznie potrzebne, że ktoś mu towarzyszył tam dalej. A od tej Woliborskiej no, już miał biec sam, a to była kolejna noc. No, bardzo trudny czas. Okej, zaproponowałam Przemkowi, że mogę pobyć tutaj, no bo nawet jak jedna osoba by się znalazła, czy dwie osoby, no to jak nawet jednej osobie pomogę przebyć tą setkę, no to fajnie, że mogę komuś pomóc. A może w przyszłym roku ktoś padnie taki pomysł i też zechce komuś innemu pomóc? Nigdy nie wiemy, jak te nasze działania wpłyną na inne osoby, nie? No, generalnie cały bieg Kreta się odbywa na zasadzie, że ktoś komuś pomaga. Później jak zjawił się zupełnie nie wiadomo skąd człowiek, który z nim pobiegł, no to jak gdyby kamień serca. Wczoraj rano tam w Bardzie Paweł oznajmił, że 300 to i tak jego marzenie i że tam zejdzie, że już nie daje rady. Mieliśmy ciężką noc ze sobą, bo właściwie jak się obudziliśmy w Spalonej, to pruliśmy. Nie wiedziałem, że wytrzymam takie tempo przez całą dobę. Pruliśmy cały dzień. Myślałem, że wieczorem jakoś siądę. Pruliśmy i całą noc. No gdzieś tam na takim długim odcinku między Radochowem a Przełęczą Kłodzką, no zmurzyło nas. Już tacy apatyczni, nie odzywając się, tam zasuwaliśmy w dół. I tam Ola czeka. Mogliśmy tylko w takim zimnym poranku na siedząco w Oli samochodzie w trójkę posiedzieć i pospać. Tak, pospać trudno to nazwać jakimkolwiek spaniem. Zamknąć na chwilę oczy. No i trzeba było się pobudzić do dalszej walki. Paweł tam został później właśnie w Bardzie i zostaliśmy już tylko z Ludzkiem i z Olą. Duża, ma piękną tamę, bardzo mi się podoba. Jest bardzo duża ta tama. Tutaj był taki zjeb,
kreta i oni musieli przez 300 km i właśnie nie tutaj biegli. A to jest bardzo daleko i musieli ślęży, wielokąsowy, śnieżkę i chyba śnieżki, tak te góry się chyba nazywają, przebiec 4 dni i to było bardzo, bardzo dużo. Okazało się, że w ogóle Darek ma swojego grupi. Nie wiedzieliśmy, kim jest i kim on jest w ogóle. Nie, okazało się, że bardzo sympatyczny człowiek. Na górze dostałem informację, że na Wielkiej Sowie, kiedy Darek spał, że jakiś gościu biega po szlaku i szuka Darka. Nie wiadomo było, o co chodzi. I okazało się, że to był chłopak gdzieś spod Bielawy, który był tak zafascynowany postawą Darka, jego jakby tym biegiem, że chciał sprawdzić, czy w ogóle to jest człowiek. No i przybiegł na tą Wielką Sowę, nie mając żadnego GPS-a, nie mając żadnego namiaru. Szukał go po prostu po tych szlakach i okazało się, że na Wielkiej Sowie Darka znalazł tam śpiącego. No i usiadł, z tego co mi mówił Szymon, że usiadł przy ognisku i czekał na niego. Cześć! Cześć, cześć, dawno się nie widzieliśmy. Żona na ciebie czeka. Wiem, biegnę. I jak noc minęła? Ciężka. No teraz jeszcze tego asfaltu z 10 km będziesz miał, także to oszczędzaj się. Dobra, powolutku. A bo myślałem, że to już ci się spodoba. Już będą kamienie. Hej, kolega w nocy się nagadał, a ja nic, spałem. Aha. Czapkę chcesz? Na głowę? Nie, nie, dziękuję. Czapkę na głowę? Mam dla ciebie czapkę, jakbyś chciał. Nie, nie. Z pozostałych chłopaków jeszcze czterech walczy. O. Stasiu Obryś dzisiaj dzwonił. Aha. Czy jak sobie z Barda pójdzie od razu do naślałem, że to mu zaliczymy. No ale powiedziałem mu, że jak chce rywalizować, to musi na Wielką Sowę jeszcze zbyć. No i idzie na Wielką Sowę teraz. A Grzesiu Krupa z tym, z Ludzkiem do Barda doszli, już idą razem. I Paweł zszedł z trasy w Bardzie. Przed chwilą dał nam znać, że już odpuszcza. Także chłopaki mieli zrobić tylko śnieżnik, ale jak sobie w tej spalonej pospali, to już tak odżyli, że na śnieżniku stwierdzili, że idą dalej. A Ludzka, który w ogóle nie spał, tylko z ciężkim plecakiem szedł, to dogonili. Wzgórza Kiełczyńskie i Ślęża. Punkt w Jędrzejowicach to było takie miejsce spotkania już kultowego, gdzie chyba najfajniejszy punkt z tych wszystkich, tak mi się wydaje. No i z Anią Bagińską na czele, która i z Anią Puchałą, które dziewczyny zrobiły kawał dobrej roboty. Mora. Nie mogłem ja jeść, nie mogłem ja spać przez tego babskiego potwora. Nie mogłem ja jeść, nie mogłem ja spać przez tego babskiego potwora. Było super, bo się wymienialiśmy i śmialiśmy się tam i ktoś tam grał na gitarze, więc wojsko było. Kochała się we mnie Cecylia, a kazno była jak Lilia. Te usta, ten wios, to właśnie mój gust, ratujcie się ludzie urety. Natomiast było to fajne, bo przybiegał i Kamil przybiegł jako pierwszy, bo to taka energia tego zwycięstwa kreta, ale też i
przyjechała po chwili, czy po jakimś czasie przyjechała żona Darka, która opowiedziała parę naprawdę wzruszających historii. Tam wszyscy ryczeli na tym punkcie w pewnym momencie i czekali na tego Darka. I jakby każdy przebiegający biegacz był obsługiwany do najwyższej klasy. Było miąchanie kopytek i było naprawdę fajnie. Wylazło mięso pod spodem i się nie da. Spokojnie. Bywa i tak. Siema. Siema, siema, to. Coś dla ciebie. Koli, poproszę. Koli. Siata, siata. Tym chata bogata. A kolega niech też usiądzie, nie? Gdzie są? Cześć, ja tak tutaj widzę to się. Aportujesz? Do końca? Nie. Piwa, nie wydałeś mi się nawet tego wszystkiego. Jak żyjesz, człowieku? Herbatkę? Powoli. Ile masz kilometrów w bitce? Ile masz nabitych kilometrów? Będzie więcej, dużo, nie? Nie wiem, bo dwóch zegarków używałem, części w ogóle nie zarejestrowałem. Tego różnie. W jednych butach, ja pierdzielę. Zmieniałeś buty w ogóle? Nie. Nie, nie zmieniałem. Nie, to do pracy i zapleiłem. Lepiej tam nie patrzeć już. Takie poczucie jedności jest, nie? I wolę tak zostawić. Spoko, to lepiej nie patrz. No super, super, powiem ci, że teraz to już z górki. Już jesteś w domu. Łatwo powiedzieć. No ciepła herbata jak chcesz. Żebyś miał jedno. Ale co to jest wina butów? To nie jest wina butów. Nie butów, a on taki ma na skórek. Koniec. Delikatny jest. I najstarszy zawodnik z biegu Kreta 148 się przyłączył. Heniu Załęcki, nasz lokalny zawodnik, to tak mniej więcej pana kategoria. I podobna klasa, ranga zresztą. No ale bardziej właśnie maratony, półmaratony. Czyli ona jest pana menadżerem, można tak powiedzieć. No, to profesjonalny zawodnik ma własnego menadżera. Takie no nie chcę, to tak coś mają. Później góry barckie. Jak się panu podobały? Bardzo strome, chociaż niewielkie. Ja wiem. Barckie, Krzysowie. Już takie podobne są. Bardziej są. Inne różnią się. Góry stołowe, ale to już z przeciwnej strony są. Tak. I ostatnie podejście na ślęże. Ale dobrze, Darek przed chwilą zaoferował, że mi wodę poniesie. Mówi, że jeszcze ma duży zapas energii. Brawo, Darek! Na niezorientowanie powiem, że ten pan na 400 km w nogach już. Brawo, brawo. Niecałe 4 doby zamknięty trójkąt sudecki. Proszę, jak... Ślęża. Niedziela, 15:15. Kurde.
potem noc. Ale świeżeczko w kręcu. Zaraz nie, zjem całą. Nie, nie masz promizji. Najbardziej emocjonalny moment to, myślę, ostatnie 2 kilometry, czyli dotarcie do mety, bo mocno zaangażowałem się w to, żeby Darka wspierać na trasie. Sobotę całą zagospodarowałem, żeby pojechać i supportować go, bo wiedziałem, jak to jest, jak się ma już prawie 300 km w nogach. Wiedziałem, że na pewno jest już mocno zmęczony, senny, więc towarzyszyłem mu od Barda do Przełęczy Woliborskiej. No i później, jak biegaliśmy na metę, to po prostu czułem, że dołożyłem jakby cegiełkę do tego sukcesu, że dzięki wielu osobom, które zaangażowały się w ten projekt, po prostu to się udało i udało się zrobić historyczną rzecz, czyli pierwsze pokonanie Trójkąta Sudeckiego i emocje, które towarzyszyły i wszystkie osoby, które wzięły udział, czy tutaj na mecie, czy jak dobiegaliśmy do mety, jak dołączali do Darka, biegliśmy wspólnie, wszyscy celebrowaliśmy tą chwilę, no to było coś niesamowitego. Brawo dla wybiegaczy, kolegę rozpoczynałem z tego serca. Trzymać te brawy, a jak mogę... Kto tą statuetkę zrobił? I dyplom.
Ten, który jest za tobą. Ten, który wciąż biegnie. Grzegorz. Nie, jeszcze w Sowich jest. To jest jego własnoręczna praca. Powiesz nam coś, jak się biegło, jak... Przede wszystkim wielkie podziękowania dla organizatorów i dla wszystkich osób, które udzielały wsparcia po drodze, bo tak naprawdę bez wsparcia to by nie było możliwe. Od samego początku mogliśmy liczyć na to, że w tych punktach, które były ustalone, mieliśmy pełną obsługę. Później, kiedy już było naprawdę ciężko, mówię tu o zeszłej nocy, praktycznie cały czas ktoś bił. Cały czas ktoś towarzyszył i pomógł tak naprawdę dobiec do mety i ratował w trudnych sytuacjach, bo tych nie było mało. Naprawdę super impreza, nie spodziewałem się takiej oprawy. Zapisałem się na niszowy bieg, a tu proszę. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz. No to tylko w samochodzie tak jest. My też dziękujemy. Naprawdę jesteśmy dumni z siebie. Dzięki. To jest dla nas wielka rzecz. Na pewno Harbao. Na razie. Na razie. Darku. Szkoda, że... No było fajnie, bo tempo było tam. Chciałem, że nie powtarzasz tych tam odbiegów. Teraz nie. No meta to był taki finisz tego wszystkiego, tych całych zmagań, więc jakby wszyscy byliśmy mocno zmęczeni, ale też podekscytowani tym, że przybiega gość, który zrobił coś niesamowitego i kiedy Darek wbiegł na metę i ci wszyscy ludzie zaczęli bić brawo i wszyscy ryczeli, starzy, młodzi, chudzi, grubi, wszyscy po prostu ryczeli tak jakby pod nosem i wiedzieli o tym, że zdarzyło się coś niesamowitego. I dzisiaj mi przychodzi taki wniosek po chwili, że tak naprawdę ten bieg w swojej kompletnej niekomercyjności, jakby w zaangażowaniu tych ludzi wyciągnął z każdego z nas, każdej osoby, która w nim uczestniczyła, od tych, którzy dali od siebie tyle, czy dali tyle, to jest nieważne, każdy dał od siebie coś dobrego i to wszystko było takie bezawaryjne, nie? Że jakby nikt do nikogo nie miał pretensji, było takie totalne zaangażowanie społeczne i ono było takie z duszy i z chęci każdego z nas. I to było chyba, to jest kwintesencja tego biegu i że można, że da się i to jest coś niesamowitego. Jak zorze miłe, śliczne polany, jak słońca pierś, jak garb swój nieść, jak do was siostry błabicowe, ten zanudzący śpiew. Jak więc do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce. Lucjan naprawdę mnie zaskoczył, bo najwięcej emocji u mnie, bo taki bardzo ciepły, spokojny, uprzejmy. Widać u niego było straszne zmęczenie, a on mimo wszystko nie odpuszczał, ubrał sobie kurtkę, w polanicy wziął ciężki plecak i stwierdził, że on chce iść dalej. No, niesamowity człowiek, no, szczególnie tutaj na mecie to było widać, kiedy wpadł wręcz sprintem, wsiadł do auta i mówi, że musi jechać do pracy. No. I ciężko było go w ogóle powstrzymać od tego. Bo teraz o 3 rano musieliśmy się położyć w samochodzie, bo poczułem, że nie kojarzę faktów i mieszają mi się w jakąś plątaninę. Poczułem się bardzo dziwnie, spojrzałem na Lucka. Lucek, jak się czujesz? No co? Lucek, no nie wiem, kurczę, coś niewyraźnie.
No wiesz co, jak mnie mijał, to wyglądał bardzo wyraźnie. To praktycznie takim tempem bieg, no, jak ja biegam sobie na treningach, no, tak, bo przespali, na świeżo. Przespaliśmy jednak jakieś tam 3 godzinki chyba od 3 do 6 rano w samochodzie. Tam kusiły takie propozycje, tak jak Stasiu, którego Hubert zabrał z Przełęczy Walimskiej. Myślę sobie, Boże, jaki luksus teraz siąść w samochód i za chwilę być w domu. I takie trochę rozczarowanie żony, jak się zapytała, to co? To kiedy cię zobaczę? No, no przecież musimy z tej wielkiej zony jeszcze przyjść na Ślęże. Więc rano. Żona mnie śledziła, kibicowała, wspierała. Chyba była trochę w szoku, że się tak trzymam. Chociaż tak naprawdę to chyba nic bardziej od niej. W to nie wierzę. Zaraz tu będzie, to się można jej zakupić. Meta jest zwinięta, więc ja nie muszę chyba zbiegać na stronę Sobótki, mogę sobie... Nie, no zrób do końca, Grzesiu. Tak na skróty, na sam koniec. No wiesz, no nie, na Ślęży. Nie, no zrób to tak jak należy. Dobra. Tutaj jak biegałem w niedzielę na treningu, jakiś chłopak przebiega, którego nie znam. Zatrzymuje się. Kurde, życzę ci powodzenia na tym trójkącie sudeckim. No, dziękuję. To mój ojciec o tym myślał jeszcze w jakichś 80-tych latach i strasznie się interesuje tym, co robicie. Myślę sobie, kurczę, wow. Jakie to będzie fajne zrobić coś, nie? Coś takiego, co jeszcze czekało. I dotarło też do mnie, jaka to jest presja. Że ludzie, których nie znam, będą mnie obserwować. Nie, no strasznie, strasznie. No, chodźcie, zrobimy sobie selfika jeszcze wszyscy razem. No. Idea trójkąta sudeckiego. No i wpisał się pan w historię pięknie. No, teraz czekamy na relację. Mówiłem Radkowi, że jako że to trójkąt. Jako że to trójkąt sudecki. Pokazujcie gębę, bo lębo widać coś na tym ekranie. To jest taki jeszcze jedno z Filipem. Liczby mówią same za siebie. Trójkąt sudecki musiał ukończyć tylko 3 osoby. No. Musiałeś ukończyć. Panie, ten regulamin proszę zmienić. Dobra. No. Dobra, słuchajcie, to hejka. Tak. Cześć Rzesiu. Już wyruszyć przyszła pora. Las nas woła, śpiewem ptaków, szumem drzew. I wołają nas już pola i jeziora. Zeszłoroczny nasz wesoły pomnąć śpiew. Ludzie mają swoje prace, ludzie lubią się bogacić. Pełne brzuchy mają w co mieć pełny trzos. A ja gonię swe marzenia. Szczęścia szukam, gdzie kaczeńce i gdzie wrzos. A ja gonię swe marzenia. Szczęścia szukam, gdzie kaczeńce i gdzie wrzos. Co iść nie lubią, mówię do widzenia. Za dni kilka może znów powrócę tu. Idę w świat, by tam dogonić swe marzenia. Aby spełnić
kilka moich złotych snów. Więc z dziewczyną swą pod rękę i z gitarą i z piosenką brzesz mi smutki, przebrzyw gości i słońce świet. Idę gonić swe marzenia i spokoju szukać pośród starych drzew. Idę gonić swe marzenia i spokoju szukać pośród starych drzew. To tak proste, że i gadać szkoda czasu, tylko pleca wziąć i iść przed siebie wprost. Szukać wiatru i zapachów, szukać lasu, jak najdalej zadymionych wielkich miast. Zrozum, bracie, to tak trzeba, łóżkiem trawa, dachem drzewa, wiatrem biegać i z ptakami śpiewać w głos. Trzeba gonić swe marzenia i nie czekać, ile trosk przyniesie los. Trzeba gonić swe marzenia i nie czekać, ile trosk przyniesie los.